Chcesz usłyszeć historię o smokach? Każdy ma swoją ulubioną, prawda? O napadaniu na wioski, porywaniu dziewic, gromadzeniu gór złota. Opowieści o smokach nękających wikingów zamieszkujących Morze Północne. Tak, tak, to moje ulubione. Oczywiście historie to tylko historie, prawda? Tak naprawdę smoki nie istnieją. Są tylko w mitach i legendach, tak? Straszy się nimi dzieci. Ale znam opowieść o smokach, której nie znasz. Historię, która wydarzyła się naprawdę. W cudownym miejscu, głęboko we wnętrzu ziemi. Jest tam ukryty świat, który zamieszkują niesamowite smoki. I to właśnie ich historia. W owej krainie są przeróżne rodzaje smoków. Bywa, że czasami nie są zbyt miłe. Ten interesujący zwierz to nocny blask. Najwspanialszy gatunek smoków. A widzicie tego drugiego, który szuka zaczepki? To wandersmok. Od ponad 1000 lat wandersmoki rywalizują z nocnymi blaskami. Zawsze walczą ze sobą o terytorium. Tracą je, a potem odzyskują nieustający taniec. Tak, oto właśnie wandersmoki i nocne blaski. Tam, gdzie jest jeden, w pobliżu znajduje się również ten drugi, gotowy do walki. Ale owo odwieczne starcie musi zejść na drugi plan wobec tego, co niedługo się wydarzy. Ten bardzo wyjątkowy nocny blask to piorun. Jest moim najlepszym przyjacielem. Wygląda na to, że wpakował się w spore kłopoty. Mam nadzieję, że poradzi sobie ze wszystkim. Oto opowieść o jego przygodach. Oh shit, here we go again. Dobra, oto co się wydarzyło. Kiedy pewna kometa przeleciała nieco zbyt blisko Ziemi, otworzyła się ogromna szczelina, która wywróciła cały smoczy świat do góry nogami. A teraz zniknęły wszystkie pozostałe nocne blaski. To rodzina pioruna. On musi ją odnaleźć. Elementy sterowania poruszają piorunem. Piorun może przelecieć nad małymi szczelinami. Piorun może też przelecieć nad płytkimi rozpadlinami. Zbieraj klejnoty do szkolenia smoków. Tak jest! Zaatakuj te skały, aby je zniszczyć. Ataki ich nie zniszczą. Być może istnieje inny sposób. Ci biedacy na pewno odchodzą od zmysłów. Potrafisz zgadnąć, co dzieje się z przerażonym smokiem? Zgadza się. Staje się agresywny. Piorun może wykonywać szybkie ataki. Zadają lekkie obrażenia i są łatwe do stosowania. Każdy smok wie, że te kryształy sprawcze po trafieniu zapewniają energię. Kryształy sprawcze mają wiele zastosowań w ukrytym świecie.
Klejnotołamacze karmazynowe są małe, ale nie daj się zwieść pozorom. Jeżeli piorun chce odnaleźć inne nocne blaski, musi być silny. Wiatry w jaskini przydają się. Ale niektóre są zbyt silne, by się z nimi mierzyć. Znajdź kryształ sprawczy. Rodzina Pioruna zapewne zniknęła, próbując uciec jak najdalej od niebezpieczeństwa. Aby ją odnaleźć, piorun będzie musiał odbyć długą podróż. Wzniesie się wyżej, latając nad wyżej położonymi miejscami. Piorun może wykonywać silne ataki. Zadają one wyższe obrażenia, ale są wolniejsze. Chociaż piorun szuka wszędzie, nie potrafi znaleźć żadnego z nocnych blasków. To zastanawiające, że jeszcze nie wdał się w bójkę z żadnym wandersmokiem. Jak gdyby wszystkie smoki rozpłynęły się w powietrzu. To trochę przerażające. Ataki pociskami trafiają wrogów znajdujących się dalej. Niech nasz bohater się szykuje. Odskocz, aby uniknąć obrażeń. Wspaniała robota. I co teraz? Klejnotołamacze bronią się za pomocą swoich rogów. Te smoki nie powinny już sprawiać kłopotu. Kryształowe latarnie są w ukrytym świecie niczym oazy. Dla smoków są jak wskaźniki podczas dalekich podróży. A piorun ma przed sobą daleką drogę. Kraina Bio. W drogę. Wichrowa gra w drogę. W
wichrowa gra. Uskok. Bestia. Uskok. Wichrowa gra. W drogę. Oddech wściekłości. Pociski pioruna są większe i mocniej trafiają. Ostrzejsze kły. Szybkie stopy. Trening szybkości. Elektryczny szpon. Super zakręcony atak ogonem. Elektryczny kamień. Wykonanie odskoku. Kraina Bio. Podobnie jak nocne blaski, wandersmoki używają błyskawic. Generują elektryczność, a jednocześnie są na nią bardzo odporne. Smoki muszą kontynuować podróż. Trzeba ruszać dalej.
Ataki ich nie zniszczą. Być może istnieje inny sposób. Kraina Bio. Krowa grań. Pora się rozruszać. Thank you.
klejnotołamacze karmazynowe wolą miotać pociski we wrogów z oddali. Szybkie i zwinne wandersmoki są doskonałymi wojownikami. Nic dziwnego, że nocne blaski nie były w stanie całkowicie pozbyć się ich ze swojego terytorium. Czas na zasłużony odpoczynek. Kraina Bior. Uskok. Bestia. Uskok. Klejnote łamacze są bardzo terytorialne, ale ogólnie całkiem przyjazne. Jeżeli są aż tak zdenerwowane, coś musi wprawiać je w ten stan. Oczywiście! Wow! To przecież skałorozpruwacz, samica! To najwyraźniej ona wywołuje taką nerwowość wśród pozostałych smoków. Uważaj na to, piorunie! Jaskinia chyba zaraz się zawali! Wandersmoków jest bez liku.
Już prawie się udało. To powinno otworzyć kilka nowych możliwości. Kraina Bio. Bestia. Skałorozpruwacz założył gniazdo na szczycie jaskini klejnotołamaczy. Znalazły się w pułapce. Nic dziwnego, że szaleją. Piorun to rozumie. Też tęskni za swoją rodziną. Dlatego pomoże uwolnić klejnotołamaczy uwięzione w jaskini. Samica skałorozpruwacza jest też przestraszona i zagubiona jak reszta smoków. Jej świat również wywrócił się do góry nogami. Musi odciągnąć skałorozpruwacza od jaskini klejnotołamaczy. Odrobinę odpocząć i odleci. Ona dojdzie do siebie. Piorun nie może odpuścić.
Udało się! Do skału rozpruwacza w końcu dotarło, że musi znaleźć inne miejsce do budowy gniazda. Ojej, widzisz to? Klejnotołamacze są bardzo wdzięczne Piorunowi za pomoc. Ale skoro są już znów razem, Piorun chce kontynuować poszukiwania swojej rodziny. Chwila, chyba nie będzie musiał nadal szukać w pojedynkę. Ten dzielny klejnotołamacz to Rogobeka. Ponieważ Piorun pomógł jej rodzinie, teraz ona pomoże jemu. Nie ma zbyt wielu smoków o tak wielkim sercu jak Rogobeka. Klejnotołamacze potrafią być wyjątkowo uparte, ale są również bardzo dzielne i są najlepszymi przyjaciółmi. Piorun ma szansę w walce tak długo, jak trzyma się blisko Rogobeki.